Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Co roku rzecznik składa sprawozdanie z prowadzonej przez siebie działalności, ze sposobu wykonywania swych zadań. I co roku prawie, że powtarzają się te same zarzuty. Ale ostatnio pan Marek Michalak, osobą szczególnie, powiedziałbym, krytykującym sposób jego działania, zadał pytanie. A czy państwo wiecie, gdzie się mieści biuro rzecznika? Czy znacie adres? Czy ktoś z was kiedyś przyszedł do mnie do biura, żeby powiedzieć o konkretnej sprawie konkretnego dziecka, konkretnego sądu? Okazało się, że ci, którzy tak pryncypialnie krytykowali jego działanie, nie wiedzieli, gdzie mieści się adres Biura Rzecznika Praw Dziecka. Ale macie też państwo telefon, dziecięcy telefon zaufania. Na ten telefon warto zgłaszać konkretne sprawy, bo gdy państwo mówicie o licznych przypadkach, jakichś haniebnych praktykach, to trzeba zawsze spytać, gdzie konkretnie, jakie dziecko, w którym miejscu, w jakiej sprawie. I gdy tak stawiamy pytanie, okazuje się, że rzecznik w bardzo niewyobrażalnie wielu sprawach, jak na skalę tego biura. 58 osób zatrudnionych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. 100 tysięcy telefonów dotychczas odebranych i zarejestrowanych. Tylko w tym roku 24 tysiące odebranych telefonów z dziecięcego telefonu zaufania. To jest ta konkretna skala działań. Ale oczywiście rzecznik nie zastąpi wszystkich innych instytucji działających w Polsce. Nie zastąpi sądów, prokuratury, a także nie zastąpi potrzeby mediacji. Tam, gdzie konflikty, zwłaszcza między rodzicami, doprowadziły do takiego stanu, w którym to dziecko jest najgłębiej skrzywdzone i to przez ludzi najbliższych. I wreszcie powracająca sprawa problemu zaangażowania rzecznika w ochronę dzieci przed narodzeniem. To właśnie taki przykład oczekiwania, że rzecznik rozstrzygnie kontrowersję, z którą zmagamy się tu w parlamencie od wielu lat. I że to na rzecznika przerzucimy odpowiedzialność za decyzje podejmowane w tej sali. Nie oczekujmy od rzecznika czegoś, co sami nie potrafimy, czego sami nie potrafimy rozstrzygnąć i w czym sami jesteśmy tak dalece poróżnieni. Dotychczasowe działania Marka Michalaka na tym stanowisku pokazują, że jest to właściwy człowiek we właściwym miejscu i że dobrze służy polskim dzieciom. Dziękuję.